Słuchają Państwo sygnałów dnia za 15 minut, godzina 8 i kolejna sygnałowa rozmowa w studiu w Warszawie Grzegorz Ślubowski, a w Gdańsku Jacek Kurski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Panie pośle, Pan pamięta, co Pan robił 13 czerwca albo 11 lipca? Był Pan wtedy w Sejmie? Byłem w Sejmie oczywiście i solidaryzując się z klubem i sprzeciwiając sposobowi traktowania klubu i zasad parlamentarnych przez marszałka Komorowskiego, opuściłem w proteście salę posiedzeń. Nie należy oczywiście takich gestów nadużywać, ale od czasu do czasu trzeba. Przypomnę, że w dniu 11 listopada polegało to na tym, że w mediach ukazały się informacje o naciskach na prokuratora Miłoszewskiego, żeby ten złożył koniecznie doniesienie obciążające Zbigniewa Ziobrę. Kiedy się okazało, że ten się sprzeciwia, no to wywierano presję na prokuratora. Ja jestem od paru miesięcy w Komisji do Spraw Nacisków i zaręczam panu, że gdyby taka gratka trafiła się czy panu przewodniczącemu Czumie, czy panu posłowi Karpiniukowi, że ktoś z prokuratorów publicznie mówi o naciskach na jego temat, to wdrapaliby się, przypuszczam, na iglicę Pałacu Kultury i obwieścili całemu światu, że jest eureka, są naciski. Tylko jest jeden problem. Naciski w Polsce są pod rządami Platformy, a nie pod rządami PiSu i w roku 2008, a nie w 2007, więc myśmy wtedy wyszli przeciwko odmowie wprowadzenia w ogóle pod obrady Sejmu punktu o naciskach politycznych. No ja rozumiem, ale jak pan wyszedł z sali, to napisał pan sobie później usprawiedliwienie? Nie, absolutnie nie i namawiałem moich kolegów, może niezbyt skutecznie, żebyśmy się zachowali wszyscy w sposób jednakowy, to znaczy albo wszyscy piszemy in gremio, albo przewodniczący klubu w naszym imieniu, usprawiedliwienie z powodów politycznych, że wyszliśmy i informujemy, że dlatego nas nie było, że się sprzeciwiliśmy, albo w ogóle nie piszemy. No chyba lepiej w ogóle było nie pisać. No tak, bo na przykład Zbigniew Wasserman napisał, że miał wtedy audycję TVN, no inni posłowie pisali, że byli na przykład chorzy, chociaż no wiadomo, że byli w Sejmie. Wie pan, nie chcę tutaj bronić jakichś przypadków oczywistych, tym niemniej w większości tych przypadków jest tak, że ktoś ma kilka nieobecności i po prostu czasem intuicyjnie z głowy sobie przypomina, co mniej więcej w tym czasie robił. Ale oczywiście nie usprawiedliwiam, nie można poświadczać nieprawdy, przy czym powiedzmy sobie szczerze, że gdyby wziąć wszystkich pod na oko, to tego rodzaju usprawiedliwienia składają posłowie wszystkich partii, SLD, Platformy, nawet PSL-u. No i myślę, chodzi o to, żeby dostać dietę po prostu, tak? No, żeby usprawiedliwić swoją nieobecność. Powtarzam, nie bronię, ale też proszę nie robić tutaj z Prawej Sprawiedliwości czarnego luda. To jest reguła wszystkich posłów, że sobie tak mniej więcej w dosyć dowolny sposób usprawiedliwiają. Oczywiście nie chwalę tego, ale mówię jak jest. Ja w każdym razie składam zawsze prawdziwe usprawiedliwienia i po prostu często ich nie składam. No, Bronisław Komorowski, marszałek Sejmu, powiedział, że jeżeli na Janusza Kurtykę były naciski i on ulegał tym naciskom, to powinien tak naprawdę odejść z szefostwa Instytutu. Dzisiejsza Rzeczpospolita pisze, że tak naprawdę asystentka marszałka Borusewicza dzwoniła do kogoś z gdańskiego IPN-u. Czy to pan uważa za powód tych oświadczeń pana Kurtyki, że no właśnie były naciski, były groźby, była groźba odebrania budżetu IPN-owi? Wie pan, no, marszałek Borusewicz jest trzecią osobą w państwie, po prezydencie i po marszałku Sejmu w porządku konstytucyjnym, więc jeżeli ktoś z jego biura dzwoni, no to trudno przypuszczać, że robi to na własną rękę. No, do takich rzeczy się jest na ogół autoryzowanym przez swojego szefa, więc powtarzam, gdyby coś takiego zdarzyło się w czasach Prawa i Sprawiedliwości, jak naciski na jakąkolwiek instytucję z gabinetu marszałka Sejmu czy Senatu w czasach Prawa i Sprawiedliwości, to byłby jeden wielki skandal. Proszę w ogóle zwrócić uwagę, jeśli rozmawia pan z członkiem Komisji do Spraw Nacisków, naciski na IPN w roku 2008, naciski na prokuratorów, żeby obciążali ministra Ziobrę w roku 2008. Jest jeden pech. Są w Polsce naciski. Są straszliwe naciski. Jest tylko jeden pech. One są w roku 2008, a nie w 2007 i pod rządami Platformy, a nie PiSu. Więc mamy rzeczywiście taką białorutenizację standardów demokratycznych w Polsce i ubolewam, że media w ogóle na ten temat mówią tak niewiele. Proszę zwrócić uwagę, że tydzień temu zdarzył się nieprawdopodobny skandal. Wycofano
na żądanie ministra kancelarii premiera spot komercyjny Banku Pocztowego, w którym parodiuje się premiera Donalda Tuska. Od wielu tygodni mogą Państwo oglądać w telewizji spot parodiujący orędzie pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, natomiast spot parodiujący w bardzo dowcipny zresztą sposób premiera Tuska jest wycofany na polecenie ministra z kancelarii premiera. To jest nieprawdopodobny skandal i nic się nie dzieje. Proszę zwrócić uwagę. Dwa różne standardy. To samo, co się dzieje z mediami publicznymi. No może tutaj pan poseł Chlebowski wciskać kit ludziom rano i panu również, że propozycja zmiany ustawy o mediach publicznych nie służy, broń Boże, jakimkolwiek upolitycznieniu, wręcz odpolitycznieniu, ale jest to oczywista bzdura. No Platforma próbuje położyć dzisiaj rękę na wszystkich instytucjach, których nie kontroluje, albo poprzez zmianę ustawy, albo poprzez obcięcie funduszy. Tak jest nie tylko z mediami publicznymi, tak jest z Kancelarią Prezydenta, tak jest z Najwyższą Izbą Kontroli, tak jest z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, tak jest z IPN-em, tak jest z CBA. No tak się psuje po prostu państwo. Albo coś mamy pod sobą i wtedy tolerujemy, albo nie mamy i wtedy usiłujemy zniszczyć. No to są standardy horrendalne i trzeba naprawdę uczulić opinię publiczną, że źle się dzieje w Polsce z polską demokracją. No ale posłowie Prawa i Sprawiedliwości też mają chyba sobie co nieco do zarzucenia w sprawie mediów publicznych, do rad nadzorczych na przykład trafiali różni ludzie, nie zawsze związani z mediami. Wie pan, to była reakcja. Broń Boże, nie ma co robić z siebie świętego. Ta zmiana w grudniu 2005 roku oczywiście oznaczała prowadzenie ludzi ówczesnej koalicji, tylko proszę zwrócić uwagę, że to była reakcja na to, że przez 15 poprzednich lat media publiczne były wyłączną domeną, z wyjątkiem króciutkiego incydentu dwuletniego, kiedy Wiesław Walęciak był prezesem Telewizji Polskiej, SLD, Unii Wolności czy PSL-u i wszystkie obsady w Polsce, z wyjątkiem tego dwuletniego okresu, były pod linijkę według tych partii. W związku z czym w 2005 nastąpiła pewna reakcja. Oczywiście też nie chcemy być kanonizowani za tę zmianę, ale też odwołam się do intuicji naszych słuchaczy. Czy naprawdę nasi słuchacze słuchający tej audycji, słuchający innych audycji mają poczucie, że media publiczne są dzisiaj nieobiektywne? Ja mam wrażenie, że po raz pierwszy od parunastu lat mamy niemalże idealną równowagę, jeśli chodzi o obiektywizm mediów publicznych. I w jedynce w radiu, i w trójce, i w telewizji w jedynce, dwójce, czy w info. Jest po prostu normalnie. I Platforma dzisiaj tą ustawą chce wyrwać zdrowego zęba. Coś funkcjonuje normalnie, coś jest społecznie akceptowane i ma być koniecznie zmiecione, zniszczone i dostosowane do standardu mediów komercyjnych, które całkowicie no, tutaj suflują Platformie Obywatelskiej. Panie pośle, dlaczego taka niska skuteczność Prawa i Sprawiedliwości jest w polityce? No bo polityka ocenia się jednak pod względem skuteczności. Panowie mówicie cały czas, krytykujecie Platformę Obywatelską, a jednak no, większość Polaków zdecydowanie chce głosować właśnie na PO i popiera rząd Donalda Tuska. No dlatego, że trwa jeszcze skuteczna propaganda Platformy Obywatelskiej, która w przypadku każdego swojego niepowodzenia natychmiast wywołuje aferę, która odwraca opinię publiczną i kieruje ją przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Parę przykładów, kiedy pali im się ze stoczniami, bo parę miesięcy niczego nie robili, no to stawiają wniosek do Trybunału Stanu dla Kaczyńskiego i Jasińskiego i już opinia publiczna jest skołowana. Kiedy mają immunitet dla swojego wiceministra, stojącego pod pewnymi zarzutami korupcyjnymi pana Grzegorka, rozpętują histerię z panem ministrem Ziobro i opinia publiczna już wie tylko o Ziobro, prawda? Już w ogóle tamten problem nie istnieje. Kiedy jest wpadka z umorzeniem prawie 500 000 zł dla GNDS-u, no to rozpętuje się histerię o rzekomym umorzeniu długów porozumienia centrum przez ministra Jasińskiego. Kto z państwa wie, naszych słuchaczy, że oczywiście tam nic nie było i sprawy tego umorzenia, już umorzonej, w ogóle nie było sprawy. Przez parę dni ona żyła. Tak niestety się w Polsce robi. Kiedy jakikolwiek jest inny problem, no to się wrzuca kwestię zagłuszania pielęgniarek przez Jarosława Kaczyńskiego. Kto z państwa słuchaczy wie, że sprawę zagłuszania pielęgniarek została już umorzona, w ogóle nie było żadnej sprawy, ale przez parę tygodni państwo tym żyli. Żyli w takim przekonaniu, że coś tam za Kaczyńskiego z tymi pielęgniarkami było nie tak. I kiedy teraz mija rok,
to pan mnie pyta o niską skuteczność PiSu, a nasi słuchacze i wyborcy mają takie poczucie, nie wiemy już co, ale coś z tym PiSem zawsze jest nie tak. Proszę zwrócić uwagę, że teraz taką sprawą typową, tak troszeczkę subtelnie kreowaną przeciwko PiSowi, jest sprawa jakichś więzień CIA w Polsce, prawda? To była sprawa, z którą Prawo i Sprawiedliwość nie ma nic wspólnego, dlatego że decyzja o wysłaniu wojsk do Iraku zapadła za czasów pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i rządu Leszka Millera, była popierana przez wszystkie siły polityczne, jak Platforma, PiS i PSL, czyli wszyscy aktorzy obecnej sceny popierali tę decyzję i nagle w mediach cały czas nam pulsuje sprawa jakichś więzień. Dziękuję bardzo. Ale z taką atmosferą, że pewnie PiS ma coś wspólnego. I to jest odpowiedź na pańskie pytanie. Mamy po prostu cały czas dorabianą gębę PiSowi, ale ja mam nadzieję, że ten standard dorabiania gęby i odwracania uwagi społecznej kiedyś się załamie i ludzie powiedzą, sprawdzam rzeczywistym socjalnym obietnicom wyborczym Platform Obywatelskich, z których nic nie jest realizowane i wtedy pan rzeczywiście zobaczy, jakie są realne poparcia społeczne w Polsce najbliższych wyborów. A nadzieję miał Jacek Kurski, Prawo i Sprawiedliwość.